Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tak, filmie, dzisiaj nie wycinki z live'a, nie wishowanie, dzisiaj kolejny spokojny odcinek z Genshin'ka, w tym sobie troszeczkę pogadam, który będzie może taki troszeczkę mniej napompowany, będzie po prostu spokojniejszy. Żeby przyznać, nagrywam ten film dość późno, bo jest jakaś 2:14, także nie nagrywam tego z samego ranka, nie jestem rannym ptaszkiem. I co, muszę powiedzieć, że ostatnio dużo na streamkach o Genshinku rozmawiałem tam z czatem i w ogóle. Zapraszam na streamki, Twitch godzina 18. Była taka dyskusja na tym, na przykład, gdzie miHoYo, czy też HoYoverse, inwestuje swoje zarobione, jakże ciężką pracą, pieniądze, gdyż no. Po Genshinie? Myślę, że sporo osób powie, że tego nie widać. I mają, borykają się z pewnymi problemami przy Genshinku. Zrobiłem cały film o tym, jakie są główne problemy w Genshinie. I dochodzi to w sumie do tego, że bardzo dużo oni pieniędzy wydają na marketing. Po prostu zamiast inwestować w to, co już tak naprawdę im wyszło, w to, co zrobili. Dalej próbują to jeszcze wypromować bardziej. Przez co jakby stara się zrobić, załapać nowych graczy kosztem tym, że starzy gracze no nie mają takich rarytasów, nie? Nie są w tej grupie, którą miHoYo by chciał, czy HoYoverse. Drugą sprawą jest to, że jeszcze wrócę do tego filmu właśnie, w którym mówiłem tam, że najgorsze rzeczy w Genshinie i w ogóle. Jedną rzecz naprostuję. Nie chodziło mi, że Abyss obecnie jest jakiś super ciężki, że jest to w ogóle niemożliwe, że wręcz trzeba zapłacić, tylko że jest to na tyle utrudnione, że trzeba przy tym mieć bardzo dużo szczęścia do, nie tylko nawet do postaci, co do przedmiotów tych postaci, żeby dostać jakieś artefakty, ewentualnie bronie. Oraz też nagroda przy ukończeniu, przy przejściu całego Abyssa jest nierównomierna do czasu, jaki trzeba poświęcić, bo powiedzmy, jeżeli nie mam postaci typowo do Abyssa obecnego, czyli nie wiem, Ayato, Ganyu, Venti jest potrzebny obecnie, tak żeby to powiedzmy robić sobie jakimś takim naprawdę po prostu prosto, tak żeby to było proste. To wtedy faktycznie to wyzwanie ma jakiś sens, bo każde wyzwanie trwa wtedy około minuty, dwóch, powiedzmy. Jeżeli nasze postacie są dobrze zbudowane też, co uznajmy, że nasze postacie będą dobrze zbudowane, to zajmuje tam minuta, dwie na piętro, no ogólnie dostaje się 150 frimogemów za 10 minut roboty. Tak powiedzmy sobie, to już jedni, gdzieś tam reset, może jakiś jeden. No to jest to marna ilość? Dlaczego mówię, że to marna ilość? Mówię, że to jest marna ilość z powodu, że są web eventy, na których, żeby dostać 60 frimogemów, potrzeba zrobić dwa kliknięcia. Oczywiście to jest bardzo ważne wyzwanie, że trzeba najpierw wejść na WMP Event. No ale to też bezpośrednio teraz nam z. O, nie pokażę w domenie. Bezpośrednio z gry przenosi do WMP Eventu. A tak właśnie. Abyss to jest w dobrych wiatrach 10 minut, 150 primogemów. I teraz w momencie, w którym coś się nie udaje, ktoś nie ma idealnych postaci, powiedzmy, tak jak ja na głównym koncie. Mam problem, że potrzebuję, żeby przeciwnicy się idealnie ułożyli, żeby nie robili jakichś dziwnych animacji, żeby to faktycznie fajnie grało, to ja potrzebuję troszkę stawać na głowie i o ile uważam, że jest to możliwe, tak uważam, że czas, jaki poświęcę na to, nie zwróci mi się w postaci zysku w primogemach. To jest, jeśli chodzi o wyprostowanie Abyssa. A teraz jeszcze kolejna rzecz, którą chciałbym tam do tego filmu jakby dodać może, to jest fakt, że mają strasznie, strasznie, strasznie słaby support. To już tam było gdzieś komentowane pomiędzy, że tam ukradli mi konto, tam coś, ale faktycznie teraz jest problem z jakiegoś powodu. Mój ziomek nie mógł się zalogować pewnego dnia, wysyłał maila, żeby odnawiać, nic. Nie przyszło nic na maila, nie? W sensie mail wchodził przy loginu, ale na maila nie dostał żadnej wiadomości. I napisał do supportu. Miesiąc, drugi czeka. Już. Praktycznie teraz, jak ten film pewnie już wypuszczę, będzie drugi miesiąc od wysłania pierwszego requesta.
jedyną odpowiedź, jaką dostał, to od bota, przecież jak po tygodniu wysłał kolejny request, to że pracują nad tą sprawą i niedługo będą już wiedzieli, będą weryfikować i tak dalej. W sensie czekać 2 miesiące na odpowiedź supportu, gdzie jakby grasz sobie w gierkę, masz tu swoje konto, poświęcasz tu swój czas, a Genshin to jest czas daily, to jest daily coś robisz. To jest nawet przywiązanie poniekąd, nie? To jest mechanizm przywiązujący silny. I w pewnym momencie oni, a, teraz to sprawdzimy. I jest to co najmniej dziwne, niepokojące. To jest niepokojące, że taka, wydawało mi się prosta sprawa, no, dobra, ktoś bierze, siada, ma ty sprawdzać konta, to bierze, mówię, zrobiłeś, widać było, że robiłeś opłaty z tej i tej karty, czy nadal ją posiadasz, jeżeli odpowiedź jest pozytywna, to dają potwierdzenie ze zwrotem, że ej, dobra, to weź tu przelej teraz dolarka, my ci tego dolarka oddamy, będzie potwierdzone, że to jest twoje konto. Jest to niepokojące, jest to dziwne. Ja rozumiem, że istnieje coś jak spam, że istnieją głupie pytania, że mają zakładkę feedback, na której ludzie się rozpisują, i ją od razu wrzucają do spamu, nie? Ale to wygląda naprawdę cienko, nie? Gdzie powiedzmy, podam support innej bardzo też znanej gry, przez wszystkich lubianych, oczywiście przez tych samych osób równie dobrze te osoby tą grę lubią i nienawidzą, League of Legends, tam jak napiszesz nawet o jakąś głupotę na jakiś temat, który jest nieważny, wyślesz requesta na przykład, ej, czy możecie mojego ziomka dać mu skina, oni ci napiszą, że nie damy mu skina, tylko prawda jest taka, że tą odpowiedź dostaniesz po maksymalnie 3-4 dniach. I raczej będziesz usatysfakcjonowany. I praktycznie większość rzeczy uwzględniają. No i przede wszystkim są szybcy, tak? No 2-3 dni. Nie wiem co prawda jak to jest z odzyskiwaniem konta. Ale za to dla przykładu podam coś śmiesznego, wiem jak to jest z usunięciem wszystkich danych oraz usunięciem permanentnym konta, bo jeden mój znajomy taką rzecz zrobił i usunięcie kompletnie konta z danymi jakimikolwiek zajęło mniej więcej tydzień. Czyli obstawiam, że mniej więcej też koło właśnie tygodnia, może do dwóch, ale z odpowiedziami z drugiej strony raczej też działa odzyskiwanie konta. Trochę nasmuciłem, początek nasmucony, wszyscy już wyszli, super. To teraz siema, troszkę pozytywnego vibe'u, że strasznie podoba mi się to, jak gra się Miko. W końcu mogę sobie odpocząć od Diluka. Tam widziałem sugestie, że w komentarzach, że mam zrobić po jakiś tam showcase z tej broni Miko, aczkolwiek nie czuję się, żebym zrobił to odpowiedzialnie. Nie czuję, nie mam takich predyspozycji, takiej wiedzy, żeby móc porównywać, no po prostu bije ona sobie więcej i to jest fakt, nie? No zamiast 8-12 tysięcy, tak. Taki jest przeciwnik z totemu bezpośrednio, a z ulti to jest już po zmianie broni to jest 20, znaczy nie 20, tylko z 20 na 30, potem 3 razy 40 tysięcy obrażeń. I ult Miko mój z ostatnim tunemu wbija około 150 tysięcy, oczywiście tam jeszcze fazą rezystencji, jakieś tam ulty Beneta, buffy, nerfy i wiele różnych rzeczy, aczkolwiek właśnie tak pomiędzy tymi 100 a 200 tysiącami te ulti uderzy, raczej bliżej tej dolnej granicy, aczkolwiek jest to satysfakcjonujące. Także sobie na drugim znaczy na swoim głównym koncie odpoczywam. Od grania Dilukiem, bo tam w sumie miałem tylko Diluka, w sensie miałem Tartaglię, którego jak wiadomo nie lubię. Wiele osób takie, ol jak to, a ja go uwielbiam, ja bym go chciał, a spoko. Chcijcie sobie, uwielbiajcie. Ja uważam tą jednostkę za jedną z gorzej zaprojektowanych, zarówno lorowo jest strasznym hamem. I ogólnie nie pałam do niego jakąś wielką sympatią, tak samo jego styl walki mnie odrzuca. No dobra, to po co wiszować na banery? Głupi ma szczęście, wyleciał mi zawsze dość szybko. I zawsze wygranym 50-50 na banerach, na których chciałem czwórkę i ewentualnie przeskipować, zwłaszcza, że wyleciał mi przed Albedo banerem. To mi troszeczkę pokrzyżowało plany, potem jeszcze przyszła Mona.
Także jeśli chodzi o to, że mam postać, której nie chciałem i to jeszcze dwa razy na RC1, to jest i moja wina, i wina tego, że chce się więcej niż się może. I to jest, myślę, też z jednych powodów, dlaczego tam na głównym koncie mogę mieć też problemy z Abyssem. Dlaczego do tego będę Abyssa nawiązywał, nie? To jest taki punkt odniesienia. Ponieważ tam po prostu wishowałem po postacie, które chcę. Mówię, ej, ta postać jest fajna, chcę ją mieć, ją biorę. I zazwyczaj te postacie średnio ze sobą pasowały do drużyny jednej, że miałem w pewnym momencie 4 DPS-ów i 4 różne drużyny do niej do zbudowania i po prostu zawsze dwóch brałem, powiedzmy, w Abyss, a dwóch było na ławce, nie? Tutaj takiego problemu na przykład nie mam, bo moim jednym DPS-em jest Pyro Kazucha. Wszyscy się pośmiali, Pyro Goblet na Kazusze. Budzi to pewne kontrowersje, zwłaszcza, że jest on połączony bezpośrednio z C6 Bennettem. Ale mi taki stan odpowiada, mi się nim spoko gra i nie widzę powodów, żebym miał tak nie grać. Zwłaszcza, że haha, robię Abyss. I tu jest kolejna rzecz, że po prostu pewne postacie się bardziej nadają do Abyssa. I rozumiem to jakby... Chcą oni zarobić sobie spoko kaskę, nie? Na konkretnych postaciach, tylko że... No to godzi w odczucie gry, bardzo taki... Na siłę jest ten system losujący w tym momencie, nie? Że albo będzie Abyss taki zaprojektować, żeby twoje postacie były silne, albo nie będzie. Albo postaci uniwersalnych będzie bardzo mało i niekoniecznie może będziesz chciał akurat je grać, bo nie wiem, bo coś fajniejszego dla ciebie było wcześniej o jeden banner, nie? I nie chcesz wywalić 2000 zeta na parę pikseli bijących parę pikselowe liczby. Żeby nie było, że jakieś głupoty gadam, faktycznie na main koncie nie mogę przejść Abyssa na 36 gwiazdek. Tu mam postacie typowo pod Abyss. Jest super DPS Ganyu, jest super Shield Jungli i jest super OP Swirler Kazucha. I obecnie ten Abyss zrobiłem za pierwszym podejściem wszystkie flory równo. Czyli miałbym tam, tego jest chwila, ciężko mi się liczy od pół do trzeciej. Byłbym pod 30 minut, gdyby nie to, że w 12.2 mi zabrakło jednej sekundy. Ale to i tak, to bym zrobił 600 filmogemów, 36 minut, to jest już okej wynik, nie? To jest już spoko. I tak byśmy chcieli grać. Dobra, ogólnie co? Jest bardzo niefajna rzecz teraz z tym eventem, który najnowszym, który wyszedł. Chodzi o to, że nie mogę go zacząć, bo mam Archon Questa, którego nie chcę zacząć. I oba te questy zaczyna się u Catherine w Liyue. I co jest dla mnie tutaj największym bólem, to to, że oni dają, po prostu to się jakby daje taką blokadę, że ten jest w innym questie, zamiast dać opcji wyboru dwóch dialogów u Catherine. W sensie w ogóle to, że quest zaczyna się w miejscu, w którym ty odbierasz swoją daily nagrodę... No jest to strasznie... zamieszane? Tak... niedbale zrobione, bym nawet rzekł, że brakuje tej opcji, że po prostu masz więcej dialogów. Miałem pozytywnie mówić o Genshinie, a znowu na niego narzekam. No coś tak... Taki vibe mam na tego Genshina, nie będę ukrywał. No i tak, jak miał podsumować, najbardziej mnie boli oddanie, że jest nieuczciwy stosunek czasu spędzonego gry do jakości gry i do jakości tego, jak to wygląda u ciebie potem, jak ty grasz, nie? Jest to bardzo słaby stosunek i to wymaga zdecydowanie poprawy i oby im dalej ta gra będzie trwała, tym będzie to lepsze. Też Genshin też będzie miał niedługo nową konkurencję, co myślę, że ruszy kijem tych tam, co siedzą, co dyrygują wszystkimi zmianami, powie, ej, w sumie my to powinniśmy też w tym stronę pójść, my to też zmieńmy, ej, to jest nam potrzebne i że takie coś się stanie. No nam graczom, zwłaszcza tym free-to-play, pozostaje tylko czekać i liczyć na to, że może kiedyś się taka rzecz spełni.
i tylko czekać. I cieszyć się tym, co jest. A Genshin ma na pewno... Z większych zalet Genshina jest piękny, otwarty świat, który nie jest dobrze zoptymalizowany, ale jest ładny. Ja bo nie wiem, co mi dało. Oho, to jest w Kazmie, okej. Okay. Kazm sobie ogólnie na tym koncie odblokowałem o tyle, o ile. Nie robiłem już nic questowego. A, zrobiłem na pewno, o właśnie, fajne, podobało mi się, oby więcej tego trybu. Saper mi się podobał, Genshinowy. Saper Genshinowy oceniam za rozgrywkę 10 na 10. Tylko mogliby troszeczkę dla ludzi takich jak ja, którzy skipują dialogi, troszeczkę łatwiejsze wyjaśnienie tego, jak to działa. Że Cabbage to jest jakby, że je będzie na jej z jednej strony mina Ironic 2. Ogólnie mogłaby być jeszcze szczerze trudniejsza wersja. Powiedzmy, że masz tylko Cabbage i masz albo jedno, albo dwa. I to jest troszeczkę bardziej losowe, ale też masz ten dreszczyk emocji. Bo nie wiesz, w tą stronę kliknąć. No, i oczywiście na większym polu, nie? Żeby nie było takie, że zaraz każdy się wszystko wpieprzy. Gdzie ma panie z Fontaine ogólnie? Tak, tak, tak. Akademia, badania, w ogóle zagrożenia, życia, śmierci, w ogóle piękne wszystkie rzeczy. Fontaine is really scary. To ja nie wiem... My chcemy przejść wszystkie 7 nacji. Traveler mówi, że och, to jest scary, 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 Fontaine scary, Natlan scary. A jak mamy iść do Snezhnai, to co, tam nie będzie scary? Bo tylko musimy się spotkać z Saricą, a Sarica wiadomo, prawie że tutaj taką tewatowską mafią zarządza. To będzie dopiero scary spotkanie. 15 dialogów, jeden pływ łyk wody później odblokowałem, to i widzę tu jakieś dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy, dziwne medale, dziwne nagrody. Nie, nagrody to Primo Gambit, to nagrody są ok. Sobie zrobię ten evencik i zakończę ten film. Nie wiem, ile jego potnę. Pewnie się fest rozgadałem. Nie będę mógł tego przyciąć i ten film będzie trwał pół godziny. Fajnie, fajnie mi się nagrywa takie materiały. Myślę, że teamy abysowe to się jak najlepiej jak najbardziej sprawdzą. Ale chcę Ventiego. Venti, Kazuha... No? O, co warto? Venti, Kazuha, postacie moje. Benianie wcisnę. Ja no chcę Ventiego fest. Ventiego do dwójki. Ventiego chcę do dwójki, no. Noelle robi wypad. Ondy w Barda tam bierzemy. A tu jednak... Chcąc, nie chcąc, mając tak zbudowanego Kazuchę, muszę zdecydować na Beneta. Nie mam innego wyboru, jakby, nie? W sensie... Każdy inny wybór dla mnie to porażka. Ale jest to takie, muszę powiedzieć, dość fest bezmyślne spamowanie ultami, po prostu. O kurde. O kurde. Chyba, zaskoczenie. Dużo wave'ików było. I teraz zacząłem się zastanawiać, czy ja się w czasie zmieszczę. Okej, teraz to mam tym zwątpiłem w swoje umiejętności, chociaż myślę, że dłużej to oni się pojawiali, niż ich biłem. Ogólnie jestem osobą, która nie przepada za tego typu eventami do bicia się, aczkolwiek ten jest aż szaleńczo prosty. Szaleńczo prosty i aż zbyt prosty? Jakiś dziwny, strasznie. Nie wiem, ile tam potrzeba na medale i w ogóle, ale... Wydaje się być takim braindeadowym eventem, gdzie spamujesz ultami. Co jest przyjemne, ale nie na dłuższą metę. Okej, na pewno to, że jest tu Venti, to sprawia, że jest to 500 razy przyjemniejsze, bo Venti... Duża ilość przeciwników to aż samo w sobie po prostu pasuje fest. Jak dużo się działo? 4800. Pewnie da się więcej? Czy mi zależy, żeby mieć więcej? Nie? Czy było to spoko? Okej, było spoko. Nemezis 6, wow. Mogę mieć tak koło ponad 5 kasze, czyli ten lepszy medal jakbym po prostu nie zepsuł tych ultów w kolejności. Wybaczcie, jest prawie trzecia. Śmieszny event. Recenzja moja? Można się pośmiać?
trochę durnowaty, ale trudnych walk w Genshinie mi nie brakuje, więc ogólnie oceniam, że spoko. Znaczy, jak widzę mimiki i wilki, to trochę mniej spoko, niby. Ej, to cały gra o team jest do grania. Na streamkach będę grał niedługo pewnie ten evencik, to już raczej po publikacji, znaczy przed publikacją tego filmu już pewnie to pogram. Ale wydaje się spoko, jeszcze tylko mnie ciekawi, czy będę mógł wbić nagrody postaciami trialowymi. Bo to poniekąd trochę definiuje, jak oni się do tego przykładają. Często zapraszam na Twitch, zapraszam już na Discord, tam pojawią się różne ciekawe wiadomości oraz to, co tam pojawią się różne wiadomości, potem będą się zobaczyć też o filmach, także widać do Discorda. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz, czy wam się event podoba, czy wam to, co robi obecnie Horrorverse, się podoba. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, zależnie, w której to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć!